Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy na jeden z moich najbardziej ulubionych tematów, jakie istnieją: temat lęku. Zapraszam. Wiele osób, które wchodzą na ścieżkę rozwoju osobistego, samopomocy i duchowości, szuka informacji na temat tego, jak poradzić sobie z lękiem. To może być lęk przed odrzuceniem, to może być lęk przed śmiercią, to może być lęk przed samotnością, to może być lęk przed tym, że zabraknie Ci w życiu pieniędzy, to może być lęk przed tym, że stracisz pracę, to może być lęk o Twoje zdrowie, to mogą być natarczywe myśli lękowe dotyczące przeróżnych sytuacji hipotetycznych. To może być również. Lęk przed zatraceniem siebie, lęk przed utratą tożsamości, lęk przed utratą czegokolwiek. Wchodzimy na tą ścieżkę, bo szukamy sposobu na to, aby nie czuć tego lęku. Chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy czuć się komfortowo, chcemy czuć się pewnie siebie, chcemy mieć wysokie poczucie własnej wartości. I chcemy mieć też kontrolę nad emocjami, nie tylko nad lękiem, ale nad wszelakimi emocjami. Smutkiem, niepewnością, różnymi natarczywymi emocjami, które wprowadzają nas w poczucie beznadziei, jak na przykład apatia, albo dokuczliwe przygnębienie, złość, gniew, żal itd., itd., itd. Nie ukrywając, to był jeden z powodów, dlaczego ja w ogóle zainteresowałem się tematem duchowości, i to był taki powód, gdy zauważyłem, że rozwój osobisty pozwala mi wykraczać ponad samego siebie poprzez aktywne działanie czyli poprzez zaangażowanie się w życie to zauważyłem, że jest taki pewien obszar, Mojego życia emocjonalnego, który się nie rozwija tylko poprzez aktywne zaangażowanie, ale potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje wejść głęboko w siebie i troszeczkę popracować nad emocjami, żeby ten temat przerobić. I tak było właśnie w przypadku lęku. Cały czas słyszałem informację, że, żeby wyzbyć się lęku, trzeba wyjść ze strefy komfortu, trzeba się po prostu przełamać. Musisz ścisnąć, mieć cele, wyznaczać je, realizować siebie, i w pewnym momencie ten lęk. Przestanie ci dokuczać. Ale zauważyłem na skutek swoich własnych doświadczeń, że za każdym razem, gdy przełamuję lęk, on nie znika. On za każdym razem jest we mnie. I zacząłem zadawać sobie pytanie: no to w takim razie, ile razy mam go przełamywać? Jeżeli niezależnie od tego, jak często to robię, on nadal tam jest. I zaczęło mi to przeszkadzać. Zaczęło mi to też przeszkadzać z tego powodu, że miałem szczepiony rozrusznik serca i miałem pewnego rodzaju paranoję na tym punkcie, bo każde uczucie dyskomfortu, nawet to jak przyjaciel mnie klepnął po plecach, czy tam cokolwiek innego, zaraz to wywo wywoływało we mnie paranoję, że coś może mi się stać. Miałem też bardzo silny lęk przed odrzuceniem. Bardzo silny lęk przed zaangażowaniem w relacje z kobietami, bardzo silny lęk, żeby realizować siebie, bo bałem się tego, że jak zacznę działać i robić to, w czym jestem dobry, to wyśmieją mnie inni ludzie. I za każdym razem, gdy przełamywałem te wszystkie swoje lęki właśnie poprzez działanie, poprzez taką aktywność, to owszem, udawało mi się wiele rzeczy osiągnąć. Ale za każdym razem miałem takie poczucie, że zakładam jakąś maskę, wchodzę w tryb jakiejś osoby, którą nie jestem. Jest to dla mnie upierdliwie męczące, że ciągle muszę to robić, że ten lęk wcale nie maleje. Było to też dla mnie deprymujące, bo zdająłem sobie sprawę z tego, że nieważne jakiej rzeczy bym się nie podjął, to ten lęk zawsze tam będzie, tak? Wobec czego po prostu w pewnym momencie zacząłem się tym męczyć. I pamiętam jak dziś moment, gdy wziąłem do ręki kartkę papieru i zrobiłem listę wszystkich swoich lęków. To było jakieś 10 lat temu słuchajcie. Zrobiłem tą listę i pamiętam to dokładnie, bo poza tym, że zrobiłem listę swoich lęków, zrobiłem też listę wszystkich rzeczy, które chciałbym zrobić, żeby te lęki przełamać. Um, Między innymi jednym z punktów było to, żeby wziąć LSD, żeby przełamać ten lęk przed e, rozpuszczeniem swojego ego. I to doświadczenie uświadomiło mi, jak skonstruowany jest umysł, jak skonstruowana jest percepcja, że my za każdym razem czujemy ten sam rodzaj lęku, który jest wdrukowany w nasze ciało migdałowate. Niezależnie od naszych doświadczeń, bo ten lęk jest w nas, jakby to nasz mózg produkuje, tak? Więc czasami nawet nie potrzeba jakiegoś stanu zagrożenia. Nic nie musi się dziać takiego w świecie zewnętrznym, żebyś się bał, możesz siedzieć sam ze sobą, nawet w miejscu, w którym czujesz się bezpieczniej, możesz się bać. Ale to jest to, od czego my odwracamy naszą uwagę. Bo gdy się boisz, gdy czujesz lęk, ty nie widzisz tego, co się dzieje w twojej głowie, ty widzisz rzeczy na zewnątrz, ty widzisz wszystkie powody do tego, żeby czuć lęk i czuć się zagrożonym. Dlatego samo przełamywanie siebie w kwestii radzenia sobie z lękiem, przełamywania sytuacji lękowych nigdy nie będzie w 100% skuteczne. Oczywiście są takie momenty, gdy po prostu musimy coś zrobić, pomimo tego, że się boimy. Musimy się przełamać, albo po prostu chcemy to zrobić, i to też jest y, sposób narazenia sobie z lękiem, wytworzenie sobie pewnego rodzaju stanu pewności siebie, wiary, albo zaufania, żeby zrobić coś, czego się boimy. Bardzo często okazuje się, że to, co chcemy zrobić, tak, czego się baliśmy, y, nie jest aż takie straszne, nie? Wtedy nagle uświadamiamy sobie: ach, w co ja się znowu nie wkręciłem że. Wpadłem w jakąś tam fantazję swoją, tak, a okazało się, że nie miałem się czego tak naprawdę bać. Słuchajcie, tyle razy w moim życiu to mi się przydarzyło, że, że się czegoś bałem, tak, albo ludzie mi opowiadali o swoich lękach i o, otwierali się i zwierzali na warsztatach i na konsultacjach i robili różne rzeczy, żeby się przełamywać, i za każdym razem e, byli w szoku, że to było po prostu takie proste, nie? Ale gdy mamy tą sytuację lękową ten stan lękowy, to my tego tak nie widzimy. Dlatego z pomocą przychodzi nam duchowość. A konkretnie powiem świadomość, bo to słowo duchowość to każdy rozumie inaczej. Świadomość. świadomość. Czym jest świadomość? Świadomość to jest to, co w tej chwili siedzi w tobie i rozpoznaje, że masz to doświadczenie. To jest to, co dzieje się tu i teraz. To jest to poczucie obecności, w którym dzieje się Twoje doświadczenie to, że masz nogi, ręce, brzuch, biodra, plecy, usta, nos, oddychasz, widzisz obraz, słyszysz dźwięki. Wszystko to, co rozpoznaje twojego, Twoje doświadczenie które się dzieje w obecności, świadomości, którą możesz rozpoznać w sobie. Robiłem na ten temat obszerny materiał. Zapraszam serdecznie na mój kanał. Świadomość ma taką zdolność do usuwania identyfikacji z lękiem. Na czym to polega? Polega to na tym, że w sytuacji, gdy czujesz lęk, czujesz zagrożenie, świadomość poprzez obserwację tego stanu, poprzez obserwację tego lęku pozwala na rozpuszczenie. Wszystkich towarzyszących mu uczuć, odczuć, bodźców, fantazji i wyobrażeń, które produkuje Twój umysł. Bo lęk sam w sobie, który wytwarza umysł, jest pewnego rodzaju formą energetyczną, jest zjawiskiem, fenomenem, który sobie po prostu istnieje. Problem polega na tym, może inaczej, problem pojawia się wtedy, gdy my uciekamy od tego lęku. Chcąc bronić nasze ja przed unicestwieniem. I wtedy zaczynamy myśleć jeszcze bardziej o tych sytuacjach, które nam zagrażają według umysłu. Zaczynamy dorabiać sobie do nich historię, zaczynamy robić różne przekonania na temat tych lęków i zaczynamy konstruować model rzeczywistości, który jest pewnego rodzaju naszymi granicami. Które mają nas chronić przed zagrożeniem stworzonym przez umysł. Pewnie nieraz miałeś taką sytuację, gdy bałeś się na przykład odrzucenia, bałeś się innych ludzi, um, bałeś się czegokolwiek, nie? I w pewnym sensie stworzyłeś sobie barierę w głowie. Nie dotykaj tego tam, nie idź, tego nie rób, nie podchodź, nie patrz na tych ludzi cokolwiek, nie? I bardzo często jest tak, że my utożsamiamy się z tą historią, która jest zbudowana na lęku i my zapominamy o tym, że my ją stworzyliśmy na, na podstawie tego lęku i potem żyjemy w historii, która ogranicza nasze życie i funkcjonowanie, dopisując sobie z tego jakąś teorię, albo na przykład ludzie są tacy, śmacy i owacy, tego i tego nie wolno robić, a coś tam, coś tam, coś tam. Ale zapominamy o tym, że pierwotną motywacją w ogóle konstrukcji tych ograniczeń jest lęk. Był lęk, nadal jest. Na dobrą sprawę, jak zaczniesz rozpakowywać niektóre swoje strategie myślowe, gdzie ograniczyłeś swoje funkcjonowanie do jakiejś tam swojej ramy, to zobaczysz tam lęk. To mogą być lęki, które odczuwałeś 20 lat temu. Są... To mogą być lęki, które wytargałeś z dzieciństwa. To mogą być lęki o tak absurdalnych, jakby kształtach, rozmiarach, różnych narracjach, że no, bardzo prawdopodobne, że już w ogóle o tym zapomniałeś, że masz takie lęki, albo zapomniałeś w ogóle o tych różnych narracjach, różnych opowiadaniach, które sobie dopowiadałeś, a teraz może one mają inną formę, i nadal sobie w pewnym sensie je dopowiadasz w życiu. Słuchajcie, to się dzieje w życiu każdego z nas. Pewnie nieraz zderzyliście się z różnymi ludźmi w waszym otoczeniu i dziwiliście się, czemu oni się tak dziwnie zachowują. Irracjonalnie, absurdalnie, że mają jakieś przekonania, jakieś wierzenia, tak? jakieś zabubony, wierzą jakieś głupoty, robią jakieś tam różne rzeczy, jakieś rytuały powtarzalne, kręcą się w kółko, nie potrafią wyjść ze swoich schematów, nie wiadomo o co chodzi. Nie? To wszystko jest kontrolowane przez lęk. Przez lęk. Ludzie są jak roboty, których celem jest przetrwać, przeżyć. Większość naszych działań jest skupionych na tym, żeby przetrwać. 90% naszych działań to jest przetrwanie. Jesteśmy trochę odcięci współcześnie od przetrwania, bo większość z nas siedzi większość czasu jak nie przed komputerem, to przed telefonem i to jest znaczna część yy, czasu, jaki poświęcamy na to. I jak dokonujemy interakcji ze światem, no ale wystarczy po prostu wyłączyć komputer, wyłączyć telefon, iść do lasu, tak? I zobaczyć. Życie to przetrwanie. I my we współczesnej rzeczywistości jesteśmy totalnie odklejeni, nie? Odcięci od przetrwania, od funkcjonowania w ogóle totalnie, nie? I o tym zapominamy. Teraz jak sobie poradzić z tym lękiem? Jak z nim pracować? Przede wszystkim jeżeli masz duże stany lękowe, takie bardzo, bardzo, bardzo ostre, których nie kontrolujesz, które naprawdę Cię obezwładniają, to proponuję pójść na terapię, popracować z kimś nad tym, żeby wejść troszeczkę głębiej i wydziobać to, co w Tobie siedzi, bo tego może być dużo. Tak? Natomiast jeżeli chcesz to zrobić sam, to masz dwie opcje na dobrą sprawę. Takie, mógłbym powiedzieć, zgeneralizowane, najszybsze, najprostsze dwie opcje. Opcja numer jeden to jest: wychodzisz ze strefy komfortu, robisz rzeczy, których się boisz w ciemno, po prostu ćwiczysz swoją odwagę. Robisz rzeczy, których się boisz. Dosłownie zrób tak jak ja: zrób listę rzeczy, których się boisz, a potem zacznij je robić. Opcja numer dwa. To jest wyćwiczyć w sobie tak ekstremalną świadomość poprzez medytację i praktykę uważności, żeby lęk nie wpływał na twoje decyzje. Albo przynajmniej, żeby cię nie paraliżował. Lęk sam w sobie też nie jest jakby zły, nie? Znaczy, w psychologii odróżnia się w ogóle lęk od strachu i uważa się, że lęk powstaje w sytuacjach, gdy umysł projektuje jakieś wymyślone, Sytuacje, które mu zagrażają. Natomiast strach jest naturalną reakcją fizjologiczną organizmu na zagrożenia, więc mamy jakby dwa rodzaje lęków, strachu, tak? Chociaż nie myliłbym tych pojęć, użyłem ich tylko tak, żeby tutaj zobrazować. Natomiast zawsze jest jakiś powód, dlaczego się boimy, i w, pew w pewnym sensie, mimo tego, że on jest irracjonalny, tak? W lęk w większości, to jest tam jakaś doza mądrości, nie? I teraz myk polega na tym, żeby wziąć ten lęk, te wszystkie opowiadania, które sobie mówimy, historię i przekonania, zdekonstruować je kompletnie, czyli przekontemplować, przemyśleć, przemielić wszystkie możliwe schematy, myśli, przekonania i wyćwiecisz sobie taką uważność tych stanów, żeby w sytuacjach, gdy one się pojawiają, ty będziesz rozpoznawał, aha, teraz czuję lęk, dotyczy on przekonania, że jestem nie dość dobry. Albo o, teraz mam lęk. Wynika on z mojego poczucia zagrożenia, boję się, że ktoś mnie skrzywdzi, tak? Albo o, mam kolejny lęk. Boję się, że się w coś zaangażuję i mi nie wyjdzie. Musisz wyćwiczyć sobie taką ekstremalną świadomość, dosłownie wytresować swój umysł, żeby dopatrywał się tych sytuacji lękowych. W ogóle lęku samego w sobie, w Twoim życiu, tak, żebyś widział, jak on to Bóg kontroluje, a następnie sam musisz postanowić, że zaczniesz z tym coś robić. Czy to poprzez medytację, będziesz swobodnie, powoli uwalniał napięcie, uwalniał lęk, uwalniał wszystkie elementy Twojego życia, które chcesz kontrolować. Bo możesz to zrobić, może to zrobić poprzez również kontemplację, afirmację, Chociaż medytacja jest najbardziej skutecznym narzędziem w tej kwestii. Ale to, do czego chciałbym Cię zainspirować, to do tego, żebyś zaczął robić tą wewnętrzną pracę nad sobą, żebyś się nie bagatelizował, bo większość ludzi, gdy słyszy o medytacji jako sposobie naradzenia sobie z lękiem, Słuchają mnie z taką ciekawością, tak, o Damian, jak ty pięknie mówisz, a potem ma w dupie, nie? A potem ma kompletnie w dupie. I co? I nic się nie zmienia w ich życiu. Nic. Kompletnie nic. To jest zabawne, bo szczególnie jak poznaje się starszych ludzi, którzy mają, nie wiem, 40, 40 lat, to ludzie są jeszcze młodzi. Dobra, jak ktoś ma tam 50, 60 lat, nie? Wydawałoby się, że ludzie, którzy są starsi, powinni być bardziej dojrzalsi, powinni mieć więcej doświadczenia życiowego, czyli w pewnym sensie powinni być bardziej odporni na jakieś różne takie stany lękowe, tak, takie doświadczenia, powinni być bardziej ogarnięci. Nie? Ale jak się poznaje niektórych ludzi i widać, że na przykład przez tyle lat oni nie wykonali żadnej pracy nad sobą no bo też nie chcę generalizować, nie mówię o wszystkich, tylko o niektórych, nie to widać, że jeżeli ktoś na przestrzeni lat nie zrobił żadnej wewnętrznej pracy nad sobą. To przez 40, 50, 60 lat może żyć w tych samych lękach, w tych samych schematach, w tych samych projekcjach, w tych samych zabobonach, przesądach itd., itd., bo nie wykonał żadnej pracy, bo wszystko sobie zaprogramował w głowie, tak? wszystko to, co ściągnął gdzieś tam za młodości i nie widzi, że on to wszystko projektuje, bo te lęki dzieją się w głowie, a nie na zewnątrz. Wystarczy jedna reakcja ciała tego, żeby zaraz aktywowało wszystkie obszary mózgu, który sobie zacznie fantazjować lęki, nie? Bo wystarczy, że lęk się wytworzy w Twoim organizmie z jakiegoś powodu. To może też być hormonalnie, biologicznie itd., itd. Dlatego na przykład ćwiczenia relaksacyjne albo na przykład yoga. Te ćwiczenia, gong też, te ćwiczenia energetyczne, które pozwalają w pewnym sensie przywrócić ciało do równowagi i zrelaksować ciało migdałowe, tak żebyś miał większe osadzenie w ciele, większy ten komfort psychiczny i taką większą spójność umysłu, świadomości i ciała. Bo to działa na takiej zasadzie, że jeżeli któraś z części Ciebie jest odklejona od reszty, to zawsze będziesz miał jakieś poczucie, że coś jest niehalo. Zawsze będziesz miał jakieś poczucie, um, że coś Cię szczypie, coś Cię gryzie, coś jest oderwane od reszty, nie? Spróbuj. Spróbuj pomedytować na ten temat. Spróbuj ten temat przekontemplować. Postanów w swoim życiu, że będziesz pracował nad swoją odwagą, pewnością siebie, poprzez pracę, nad swoimi lękami. Już samo to ci gwarantuje. Rok czasu takiej pracy i będziesz miał całkowicie inne życie, nie? Całkowicie inne, inne życie. Ja mam na imię Damiano. Dzięki Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Stawcie dla mnie łapki w górę, przemyślunki na dole, subskrybujcie kanał. Zachęcam was do zakupu mojej książki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.